Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Spaceruję sobie teraz, byłem na Polach Nicości, nagrywałem innego vloga, ale nagrywam jeszcze teraz tego i ten nie będzie już taki długi, ale trochę informacyjny, przemyślenia jakieś moje na gorąco, bo to co się dzieje też, to ja już czasami nie wiem jak mam myśleć i w ogóle opowiem Wam za chwilę w tym dzisiejszym filmie, na który serdecznie Was zapraszam. Robiłem jakiś czas temu film o dziwnych znakach na niebie. Tutaj sobie spacerowałem i pokazywałem Wam, jak wygląda niebo. To było, nie wiem, może ze 2 tygodnie temu, jakby to teraz oglądacie, to co teraz nagrywam. I muszę Wam powiedzieć, że tak sobie przeglądam oczywiście YouTube Studio i patrzę się, o, yes, pojawiło się żółty dolar na... po prostu na tym filmie, film ograniczony, zarabianie i tak dalej. I będę powtarzał zawsze, że nie chodzi o sam fakt zarabiania tego filmu, bo dochód z tego to jest tak zwany minimalny, tylko chodzi o sam fakt, że znowu film okazał się niewłaściwy, że znowu ma po prostu ucięte zasięgi. Znowu kolejny film. To już tak jest, nie, ja już nie wiem, czasami o czym mogę dyskutować, co mogę Wam pokazać, a co nie. Ponieważ jak widać, no nic się nie podoba. No nic się nie podoba. Ja zwłaszcza, że nic takiego chyba nie powiedziałem w tym filmie. Zastanawiałem się, czy składać odwołanie. To się pojawiło dzisiaj w ogóle, jak ja zacząłem to przeglądać i powiem Wam, że nie będę się odwoływał, bo wydaje mi się, że oni by to podtrzymali, znając ich logikę i retorykę tego, jak postępują, tak? Że ktoś tam siedzi manualnie, ma taką listę szulskich tematów, których nie wolno po prostu omawiać i ktoś to zobaczy i popatrzy znowu, o, znowu mora. Approved, to znaczy zatwierdzamy, że to jest, że to się nie nadaje dla reklamodawców ten film, tak? No, także nie mówię to, żeby się chwalić czy żalić, tylko żeby uświadamiać Was, że robienie tego kontentu na tym kanale to jest nie lada challenge. To jest cały czas takie balansowanie na krawędzi, tak? Bo różnie się to może skończyć. Któryś z tych filmów może natrafić na taki moment, że zostanie znowu gdzieś usunięty, tak? I ten, no ja już staram się tak wpasować po prostu też w to, co mi wolno, co mi nie wolno, jak to się mówi ładnie, stosować się do wytycznych YouTube'a, tak? No ale nie wiem, no wydaje mi się, że ciężko jest się czasami stosować. I co ja takiego znowu pokazałem w tym filmie? No znaki na niebie, no. Próbowałem zmienić tytuł tego filmu, włączać, wyłączać tą monetyzację, bo tak się czasami zdarza, że to zadziała, tak? Że mu się coś tam odwidzi algorytmowi, który to wynalazł. No ale widać, że nie odwidziało się. No i co? I jest jak jest, tak? Ja wyłączę zarabianie na tym filmie totalnie. I on w ogóle będzie bez reklam. Chyba tak zrobię, tak mi się wydaje, no. I co? I tyle, tak? Muszę popatrzeć też w YouTube Studio, bo kiedyś byłem naznaczony właśnie, że za dużo moich filmów było po prostu nieodpowiednio ocenionych i wtedy sytuacja się powtarzała częściej, tak? Częściej takie filmy były ograniczane i doszło kiedyś do takiego momentu, to było, że wszystko co wrzuciłem w otchłanie YouTube'a, to wszystko było ograniczone. Był kiedyś taki moment. Ja nie wiedziałem co robić, jak te filmy ten, i myślę tak, no nie wiem, no co znowu w tym filmie jest nie tak, i później robiłem odwołania. Myślę tak, no trudno, nie wiem, albo oni będą akceptować te odwołania, albo ten kanał wyparuje, nie wiem, co się z nim stanie, tak? I ten. No i okazało się, że oni sprawdzali to, no widzą, no dobra, no tu nie ma nic takiego, no to to wtedy zmieniali to, tak, że film nie miał tych ograniczeń, ale no to nie może też tak wyglądać, tak, że ja wszystko co opublikuję to będzie ograniczone i muszę się odwoływać, zwłaszcza, że oni z odwołaniami się nie spieszą. To może trwać
3 dni, czasami tydzień, raz trwało to 3 tygodnie, bo sobie zapomnieli. Gdzieś tam spłynęło moje odwołanie w kolejce. No i co? I to już jest po ptokach, jak to się mówi, tak? Bo taki film, jak już tyle czasu jest ograniczony, to on nie będzie miał żadnych zasięgów, tak? To już nikt takiego filmu nie wyszuka wtedy na YouTubie, na tej platformie. Także no takie to jest, powiem wam, wszystko dziwne rzeczy. Nie tylko na niebie się dzieją dziwne rzeczy, dzieją się też tutaj. No i tak chciałem wam o tym powiedzieć. Taki krótki, informacyjny film. Wy jak to oglądacie, to ja jestem już teraz w Polsce, ale stwierdziłem, że jeszcze przed moim wyjazdem po prostu to nagram i nie wiem, chciałem się podzielić taką informacją. Tak, ja robiłem żywca też ostatnio w tej kwestii i wam mówiłem odnośnie innego filmu, odnośnie filmu o globalnym ociepleniu, jaki zrobiłem, to tam był też ten sam problem, tak? Wychodzi na to, że no, jest lista gdzieś tematów, które są niewygodne, tak? Jak niewygodny temat, kanał na YouTubie, który prowadzi Dawid. Serdecznie wam polecam kanał Dawida. No i co? Dawid też się borykał z tego rodzaju rzeczami różnymi. On już tam był w gorszych chyba sytuacjach odnośnie kasowania tych filmów i tak dalej. Już tam mało brakowało, aby kanał w ogóle zniknął, tak? Ale no tak to jest. U mnie też tak było w sumie, nie? Też tak było, bo były te filmy usuwane. Byłem zawieszony raz na tydzień czasu, tak? Za film, który nikt nie obejrzał, który pojawił się na innej platformie, bo no tam mógł się pojawić, a tutaj nie mógł, tak? No i tak to wygląda. Także słuchajcie, to jest takie, nie wiem czasami jak działać, tak? To jest na gorąco moje przemyślenia, które tutaj do was opowiadam, dzielę się z wami. No i tak sobie myślę, że nie wiem, będę musiał to skonfrontować. Co można jeszcze tutaj robić, jaki content, jaki nie robić, co mówić. Wygląda na to, że polityka to jest gdzieś tam chyba najbardziej gdzieś taka jeszcze, o której można się wypowiadać, tak? A już takiego rodzaju tematy, a broń Boże, tematy zdrowia i ten, no to można zapnąć za daleko w swoich wypowiedziach, tak? Ja mam do tego predyspozycję i zdolności na pewno, tak? Także no, tak to jest. Krótki film informacyjny, nie zabieram wam dużo czasu, bo każdy zajęty i ten dzisiaj taki odcinek, tylko żeby was uświadomić, że dziś jest coś w otchłaniach YouTube'a, jutro może nie być. Znaczy ten film dalej jest, tak? Przynajmniej w tym momencie, jak ja to nagrywam, a jak będzie, co będzie, no to różnie to może się okazać, tak? No, także ograniczane zasięgi, ograniczane wszystko. No, tak to jest. Rób tu content. Drogi YouTubie. Także tyle z mojej strony. Napiszcie jakieś komentarze budujące. Życzę wam miłego dnia czy też wieczoru, niezależnie kiedy oglądacie ten dzisiejszy film. No i wszystkiego dobrego. Pamiętajcie o pierdółkach w postaci łapki w górę. Nie wiem, czy już powiedziałem o subskrypcji tego kanału, czy nie. Chyba tak, albo nie. To powtarzam właśnie jeszcze raz. Także tyle z mojej strony. Żegnam się z wami. No i do zobaczenia w następnych filmach. Mam nadzieję, że nieograniczanych już z zasięgami. Oby tak było. Tego bym sobie życzył. Dzięki za oglądanie, za wysłuchanie mojego komunikatu. No i tyle. Do zobaczenia. Pa, pa.